Jestem na ulicy 11 listopada. Przede mną, jak widzimy, wyłączona sygnalizacja świetlna koło Lidla. Nie po raz pierwszy i nie po raz pierwszy to skrzyżowanie w takiej sytuacji będę przejeżdżał. Jadę do osiedla Manhattan. Oczywiście wcześniej musiałem ustąpić pojazdom nadjeżdżającym sprzeciwka, następnie pieszym. Jestem na Manhattanie w strefie zamieszkania. Wyjeżdżam teraz z osiedla Manhattan. Będę jechał w lewo. Oczywiście lewy kierunkowskaz. Wyjechaliśmy ze strefy. Następnie mamy znak ustąp pierwszeństwa. Ustępujemy pojazdom z prawej, z lewej strony. Sprzeciwka nie mam teraz żadnych pojazdów i wyjeżdżamy od razu do strony prawej. Gdyby sprzeciwka ktoś nadjeżdżał, pojazdom jadącym na wprost oraz w prawo musimy ustąpić. Nieco problemu mogłoby być z pojazdami, które jechałyby w lewo. Ja teraz zawrócę na rondzie, pojedziemy sobie do Lidla. Czyli będę skręcał w lewo. Zajmujemy oczywiście pas przeznaczony do skrętu w lewo. Podobnie jak z przeciwnego kierunku ustępuję pojazdom jadącym z przeciwka. Wolna droga, skręcamy. Upewniam się, że nie nadchodzą mi tutaj piesi. Wspominałem o pewnym problemie, gdybyśmy mieli zamiar skręcać w lewo. Zwróćmy uwagę, że tutaj wyjazd z Lidla, a wjazd do osiedla są względem siebie tak zwanym przesuniętym skrzyżowaniem. Czyli tak naprawdę musimy tutaj z tymi pojazdami, które sprzeciwka skręcałyby w lewo, pojechać na tak zwaną zakładkę, czyli mijać się lewymi bokami. Nie ma tutaj możliwości, abyśmy prawymi bokami bezkolizyjnie się z pojazdami sprzeciwka minęli. No cóż, trzeba tak naprawdę obserwować. Jeżeli pojazd sprzeciwka już do środka wyjechał, to ja bym jednak poczekał i takiemu pojazdowi ustąpił po to, aby sobie spokojnie wyjechać. No chyba, że ktoś jest na tyle już biegły w jeździe samochodem, aby zrobić to można powiedzieć w tym samym czasie co pojazd sprzeciwka i wtedy ładnie, niczym jazda synchroniczna, minąć się swoimi lewymi bokami w tym samym czasie równocześnie jak i pojazd sprzeciwka. No szkoda, że tutaj nie mamy takiej sytuacji, aby móc sobie zaobserwować sytuację, gdy ktoś skręca w lewo i w tym samym czasie jedzie pojazd przeciwka. No szkoda, że teraz temu pojazdowi nic przeciwka nie jedzie, bo moglibyśmy taką sytuację sobie fajnie zaobserwować, jakby to wyglądało w praktyce. Natomiast widać doskonale było, że nie było ku temu miejsca, aby gdyby ktoś jechał sprzeciwka, aby z tym pojazdem minąć się po prostu prawą stroną. Trzeba by zaczynać skręt właściwie już na przejściu dla pieszych, a tego zrobić nie możemy. Zabrania nam tego linia ciągła, ale zabrania nam tego też logika, no bo tak naprawdę gdybyśmy tutaj zaczęli, to wjeżdżając na drogę z pierwszeństwem na ulicę 11 listopada musielibyśmy ten skręt wykonać tak naprawdę z pasa, który jest przeznaczony dla tych pojazdów, które tutaj skręcają, które tutaj wjeżdżają, czy to do Lidla, czy ze strony przeciwnej do osiedla.
A ja wyjadę sobie teraz w lewo. Oczywiście lewy kierunkowskaz, również z tego pasa mógłbym jechać na wprost. Czyli dokładnie ta sama sytuacja, którą miałem wyjeżdżając z osiedla. Ustępuję pojazdom z prawej, z lewej. Pojazdy z przeciwka jadące na wprost, skręcające w prawo, miałyby przede mną pierwszeństwo. Z pojazdami skręcającymi w lewo, przed chwileczką to omawiałem, obserwacja, jeżeli ten pojazd ruszył wcześniej niż ja, no trzeba by tak naprawdę przeczekać albo starać się ruszyć w tym samym czasie, aby równocześnie minąć się swoimi lewymi bokami.